Oliak. Znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo. Ibica Frutoliak. Znakomicie bramkarz. Duże brawa za tę interwencję. I podaje głową do kolegi z drużyny. Ładna akcja. Byle dalej od własnej bramki. Słusznie. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Michał Kucharczyk. 2 do 0 po pierwszych 45 minutach. Zaczyna się druga połowa. Tomasz Brzyski świetnie przewidział to zagranie i przejął. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Nie zdołali przeciwnicy przeprowadzić ataku. Dobry odbiór na własnej połowie. Czyta. No, będzie gol i mamy gola, proszę państwa. I mamy gola strzelonego przez kapitana. Ale za to w jakim stylu. Strzał był oddany z tak bliska, że ciężko było nie trafić. Dobre odebranie piłki bez fału. Czy to ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału? Podaje z powrotem. Rdoljak. Dobra pozycja do oddania strzału. Brawo dla arbitra, wychwycił tego spalonego. Kucharczyk. Wrdoljak. Polak. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Brzyski. Zdecydował się dośrodkować. Aj, blisko, słupek! Kucharczyk.
Łatwo, łatwo, za łatwo oddali tę piłkę. Z tego podania może być bramka. Co z tego wyniknie? No strzela! Źle ustawiony i niecelnie uderzy. Widać było, że nie mógł złapać równowagi. To była interwencja najwyższej klasy. Znakomita ocena sytuacji, a także refleks. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Brzyski. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Przejęli piłkę, popatrzmy. Dobre przejęcie, brawo. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Oto i statystyka meczu. Posiadanie piłki, jak widać, podobne. Bardzo wyrównany mecz. Ramirez. Jest szansa na groźną akcję. Będzie strzelał. I strzał. Niestety niecelny. Z ogromną łatwością. Pością ograł obrońców, jednak troszeczkę pogubił się przy strzale. Zaskakująca decyzja trenera. Nieczęsto się to ogląda. Aż potrójna zmiana. Ramirez. Ależ niesamowite. Mamy rzut wolny dla Legii. Tomasz Jodłowiec. Wybijają teraz do przodu. Brozi. Radowicz. Doskonale. Czy to wykorzysta? Uderzenie? No, sądzili, że utrzymają to jednobramkowe prowadzenie, a tymczasem jest remis. Ale zaskoczyli piłkarze Legii, chyba samych siebie też. Potrafili wydźwignąć się, no, w trudnej sytuacji. Cieszą się ich kibice. Niewiele minut do końca meczu. Może po tym remisie jeszcze powalczą o zwycięstwo. Kosecki. Prowadzą w samej końcówce meczu.
pierwszy strzał, ale był bezradny wobec dobitki świetnie ustawionego zawodnika, którego nie upilnowali obrońcy. To trafienie może im zapewnić zwycięstwo. Czekaliśmy na dogrywkę, na karne, a tymczasem to może być rozstrzygnięcie. Jak brzegnika. Koseczki. Wybiega na pozycję. Fantastyczna sytuacja. Piękny gol. Naprawdę piękna bramka. Takiemu piłkarzowi wystarczy odrobina swobody z dala od bramki i od razu jest zagrożenie. Pięknie uderzył. No tak, tym się można delektować. Wspaniały strzał z dystansu. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na ten bramkę. Właśnie się zakończył. Ta dzisiejsza wygrana szczególnie smakuje Włochom. Tak, to świetne uczucie uciec ze strefy spadkowej. Wspaniała bramka! Piłka w siatce! Zdobywa bramkę. I gol dla Legii. Koseczki. Zdobywa bramkę.